Drodzy, Słowo Boże, które ma moc zbawić duszę naszą, można porównać do bardzo dużego, pięknego, smakowitego tortu. Chciałoby się na początku wszystko zjeść, ale wiemy, że już przy 5., 6. kawałku zaczyna człowieka mdlić, więc najlepiej sobie ukroić jakiś jeden plasterek, wziąć ze smakiem, zjeść i podobnie ze Słowem Bożym chcielibyśmy wszystko zrozumieć, a ono jest tak bogate, że zawsze dobrze jest wziąć jakiś jeden plasterek, jeden aspekt i ze smakiem właśnie spożyć, żeby nasycić swoją duszę. I taki aspekt spróbujmy wykroić z bardzo bogatej liturgii dzisiejszej słowa. Mianowicie chciałbym wam powiedzieć, i teraz proszę się skupić, bo to jest ważne i każde słowo ma tu znaczenie. Chciałbym wam powiedzieć o tym, że grzech gniewu i grzech pychy krótkoterminowo daje bardzo dużo korzyści, ale w długim terminie czasu sprowadza bardzo wiele nieszczęść i jest fatalne w skutkach właśnie te grzechy gniewu i pychy. Odwrotnie, z pokorą bywa tak, że krótkoterminowo powoduje nieprzyjemne sytuacje, ale długoterminowo daje błogosławione owoce. Pokora. Pokora, cichość, łagodność. Spróbujmy zrobić dwa wprowadzenia, a później przejść do tajemnicy dnia. Mianowicie odwołuję się do naszego wspólnego pewnie doświadczenia, stylu wychowania, który jest oparty nie tyle na autorytecie rodzica, który przekazuje wartości swoim dzieciom, tylko taki styl wychowania, który jest oparty na pewnej przemocy, agresji. Nie mówię tutaj o biciu dzieci w sposób fizyczny, ale wiecie, czasami jak to dziecko się nie słucha, to sprawą życia i śmierci jest to, żeby tak huknąć, tak krzyknąć, tak wymusić, żeby rzeczywiście się to dziecko posłuchało, bo gdy na przykład biegnie na ulicę, gdzie są samochody i widzi rodzic, że się po prostu to dziecko nie słucha, raz mu powiedziałem, 10. raz mu powiedziałem, to za 11. razem najlepiej krzyknąć, żeby w końcu no, nie wbiegało na te ulice. Jest to bardzo ważne. I ten krótkoterminowy efekt pożądany, czyli to, żeby się dziecko w końcu posłuchało, jest osiągnięte przez to, że tu z takiej perspektywy punktu wyjścia siły próbuję wyegzekwować to, żeby było tak jak mówię. Wiemy też, że bywa tak i podobnie, że tam rodzic czy babcia woła do tego wnuka, wnuczki, że zostaw ten telefon, zostaw ten telefon. 50 razy powtarza, zostaw ten telefon. No jakby w powietrze, grochem o ścianę, nic, nie reaguje. No za 51. razem jak tam nakrzyczy, no to w końcu odniesie swój skutek, odłoży ten telefon, przyjdzie zjeść obiad czy cokolwiek innego. Tam zacznie robić. Wiemy też, że czasami to bywa tak, że po krzyknięciu to tam niby odłożyło ten telefon na 10 sekund, a później dalej gra i sobie kombinuje po swojemu. Trzeba znowu krzyknąć, żeby się posłuchało. Żeby się posłuchało. I wiecie, odwołuję się do naszego doświadczenia, że czasami to wychowanie głównie na tym się polega. Na takim wymuszaniu, na tym, że się krzyknie, że się huknie, bo inaczej po prostu się nie da. Człowiek może mieć nawet takie doświadczenie, że jak w ten sposób się nie postąpi, to w ogóle wszystko się rozłazi i dzieci się zupełnie nie słuchają. Pewnie tu rodzice obecni potwierdzą, że przełom w wychowaniu, w tym takim wymuszaniu pewnych rzeczy, żeby się słuchało, podkreślam, to czasem sprawa życia i śmierci dla dziecka, ten przełom następuje gdzieś w 4., 5. klasie podstawówki, bo oto tutaj staje przed nami nastolatek, który zaczyna się buntować. I wcześniej może się nawet słuchało, tam krzyknęło się na niego, on tam posłuchał się, no ale tu okazuje się, że nagle zaczyna się stawiać i zaczyna reagować tak samo. Jak rodzic krzyczy, to ono też krzyczy, prawda? I rodzic czasami bezradnie staje, no co to się dzieje z tym moim dzieckiem? Drugie wprowadzenie i druga historia, która tym razem jest nie tyle o dobrych skutkach, takich krótkoterminowych, pewnego stylu wychowania opartego na sile, na przymusie, na krzyku, pewnej agresji, przemocy. To było pokazanie, zobaczcie jak wiele, pierwsze to wprowadzenie miało na celu pokazanie jak wiele korzyści podkreślam, może być właśnie z gniewu. Z tego, żeby pewne rzeczy krzykiem wymusić.
Słuchajcie, sam byłem katechetą, więc wiem, jak to z dziećmi bywa. Jak to czasami, jak się mi krzyknie, co to się dzieje. Ale teraz zobaczcie na taką historię inspirowaną życiem, jak w długiej perspektywie czasu grzechy gniewu i pychy, że ma być tak, jak ja chcę, mogą dać opłakane, fatalne skutki. Bo oto pod jednym dachem, akurat tak sobie poukładali życie, ta rodzina mieszkały trzy pokolenia. Oczywiście jakieś tam swoje mieszkania, swoje przestrzenie, ale pewne przestrzenie były wspólne. I nie dało się jakoś tak, trzeba było się o pewne rzeczy dogadywać. I oto pod tym jednym dachem mieszkał dziadek, ojciec i już wchodzący w dorosłość syn, już nie nastolatek. Ten oto dziadek, mając ten surowy styl wychowania, mocną ręką wymuszał pewne zachowania na swoim synu. Okazało się, że wychował sobie takiego człowieka, który jest bardzo podobny do niego i bardzo podobnie radzi sobie z konfliktami, z problemami. To znaczy, no, niedaleko pada jabłko od jabłoni i oto pod jednym dachem było dwóch dominujących mężczyzn. I ten oto ojciec, syn tego przywołanego dziadka, wychował syna w bardzo podobny sposób, na podobnych schematach. No bo miał takie doświadczenie, że tak się robi, to działa. I niestety ten oto wchodzący w dorosłość syn przejął sposoby rozwiązywania konfliktów i problemów od dziadka i od ojca. I póki w domu jest jeszcze jeden dominujący, to jakoś to funkcjonuje. Ja teraz nie mówię, że to jest optymalnie, że to jest dobre i tak dalej, ale pewnie macie takie doświadczenie, że jak jest jeden dominujący w domu i inni mu się podporządkują, to jeszcze jakoś to działa. Ale jeżeli w domu jest trzech, którzy próbują dominować i postawić na swoim, ma być tak, jak ja chcę, no to małe piekło się robi właśnie w takim oto domu. Tym bardziej doświadczeniem akurat tych osób było to, że syn zauważył taką właściwość, ten najmłodsze pokolenie, że jego matka, a żona tego ze średniego pokolenia, gdy weszła w tę toksyczną atmosferę rodzinną, to nie wytrzymała. Nie wytrzymała. Nie wytrzymała tego, że wciąż ktoś nią chciał sterować z zewnątrz, że ona była uczona, jak tam kroić ziemniaki, jak tam tłuszcz na patelnię, ile go dawać, jak tam kiełbasy kroić. No po prostu oszaleć można było w tym domu. I najmłodszy syn z wielkim żalem, gniewem zauważył, że cała ta atmosfera rodzinna przyczyniła się do rozpadu małżeństwa jego rodziców i po prostu ta kobieta, która próbowała jako czwarta dominować w domu, nie wytrzymała i po prostu odeszła. Po prostu odeszła. Ale przyszła refleksja pewna i przyszedł Pan Bóg do tej rodziny, która była religijna. Tylko ta religijność nie była jakaś głęboka i oparta na więzi z Bogiem. Była spowiedź, była niedzielna msza święta. Gdzieś tam przed świętami trzeba było się wyspowiadać, nawet wypowiadali, że tam gniewali, że i tak dalej na spowiedzi, ale no nie bardzo się tym przejmowali, bo co tu zmienić i jak to zmienić, no trzeba tak w życiu robić. Więc wyspowiadali się z tego grzechu gniewu i pychy, ale nie widzieli jakiejś motywacji do tego, żeby cokolwiek zmieniać. Jednak Pan Bóg dotknął serce tego oto dziadka i tego ojca. I przed ich oczami zaczęły się rysować pewne wartości, które do tej pory nawet nie zauważali, nie brali pod uwagę, bo oto ten dziadek dotknięty łaską Bożą i ten ojciec jakoś zaczęli sobie brać do serca to, że istnieją takie wartości jak łagodność, dialog, cierpliwość, opanowanie. I zaczęli gdzieś walczyć o to, żeby rzeczywiście nie rozwiązywać różnych trudności i konfliktów tylko za pomocą siły, z perspektywy siły, ale żeby rzeczywiście zadbać o te wartości przed chwilą wymienione. I napotkali na bardzo duży opór, bo okazało się, że skoro z tych trzech pokoleń dwa zaczęło wprowadzać Ewangelię w życie, zaczęło się nią przejmować, to okazało się, że jak ten najstarszy i ten średni zaczął być łagodniejszy, już mniej krzyczeć, a ten najmłodszy dalej w sobie miał żal, lęki i gniew,
to zaczął dominować nad wszystkimi. I ci starsi sobie myśleli, tak, no jak to w moim domu, jeszcze młody, będzie tu decydował, będzie krzyczał, będzie wymuszał swoje racje, no bo wiecie, jak to bywa w takich sytuacjach, jak będzie po mojemu, to będzie najlepiej. I mieli bardzo duże trudności, żeby wprowadzić akurat ten aspekt Ewangelii w życie, łagodność, opanowanie, cierpliwość, dialog, żeby porozmawiać, no bo tu się okazało, że ta Ewangelia ich rozbrajała z tych mechanizmów, które do tej pory powodowały, że jakkolwiek tam funkcjonowali albo nawet umieli się bronić. Zanim zostali zaatakowani, to już zaatakowali. I tak życie się toczyło. Aż do tej toksycznej atmosfery pewnego piekła rodzinnego. Opowiadam wam to w kontekście dzisiejszej uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i tych dwóch postaci obrazów, które mieliśmy w pierwszym czytaniu. Przejdźmy do nich, bo zobaczcie. Oto postać smoka nam się jawi, apokaliptycznego, który musi prężyć swoje zwiotczałe muskuły i udowadniać sobie i innym, jak jest silny, ponieważ tej siły nie ma z Boga, ale sam z siebie. I nie wystarcza mu jedna głowa, musi mieć 7 głów. Nie wystarcza mu jeden róg, musi mieć 10, jak jest napisane właśnie w tekście. I nie wystarcza mu jeden diadem, on musi pokazać swoją siłę, więc musi mieć 7 diademów. W kontraście do tej postawy pychy jest niewiasta obleczona w słońce, która jest tak na dobrą sprawę ubrana w Boga. Tak ją Apokalipsa nam przedstawia i wiemy, że można odnieść tę postać do Maryi, która nic nie ma sama z siebie, ale jest pokorna i wszystko ma z Boga. Zresztą ta właśnie niewiasta wyśpiewuje w swojej modlitwie uwielbienia takie słowa o tym, że Pan Bóg wejrzał na jej uniżenie. Pewne poniżenie można byłoby powiedzieć. Że oto ten Bóg okazuje moc swojego ramienia. Że to mocą Bożą pewne rzeczy się dokonują. Ramieniem Bożym, a nie moją mocą. Moją siłą. Jest w tej modlitwie zawarta myśl o tym, że Bóg rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich. Tych, którzy chcą dominować, chcą władać. Strąca władców stronu, a wywyższa pokornych. Głodnych syci dobrami, bogatych z niczym odprawia. I zobaczcie, uchwyćcie ten kontrast pomiędzy postacią smoka, który z perspektywy swojej pozornej siły musi prężyć te zwiotczałe muskuły, żeby pokazać, jak jest wielki. A Maria zupełnie tego nie musi. Ona swoją pokorą pokazuje, że to ona ma tylko się poddawać Bożej logice. Ona jest wywyższona przez Niego. Ona ma zadanie modlić się, zawierzać Bogu swoje trudy. Zresztą jakby się przyjrzeć jej sytuacji tutaj u Elżbiety, to przeżywa bardzo dużo problemów, takich ludzkich problemów, bo grozi jej na przykład ukamienowanie według prawa za to, że ma dziecko nie z Józefem, nie z małżonkiem swoim. Kto by jej uwierzył, że z Ducha Świętego się poczęło? No to takie ma słabe tłumaczenie byłoby dla tych, którzy by chwycili za kamienie. I zobaczcie, że w punkcie wyjścia Maryja liczy na Boga. W punkcie wyjścia modli się, i mało tego, modlitwą uwielbienia, to ma ogromne znaczenie. Wielbi dusza moja Pana. I spróbujmy przejść teraz do istoty rzeczy, istoty przesłania i to, do czego chcę was wezwać, drodzy, poprzez to słowo. Ten mały kawałek tortu niech nas nasyci właśnie. Zobaczcie, że powrócę do tej bardzo ważnej myśli. Gniew i pycha krótkoterminowo może dawać bardzo dużo korzyści. Właśnie z tego powodu możemy nie chcieć rezygnować z tych grzechów. Ale w dłuższej perspektywie czasu obserwujemy opłakane skutki swoich wyborów i tego, że ciągle musimy się wykłócać o swoje. Ciągle swoją siłą, swoimi rozwiązaniami i swoją wolą musimy zawalczyć o swoje. Zawalczyć o swoje. Mamy też Maryję, którą po ludzku patrząc można nazwać tą, która nic w życiu nie osiągnie, no bo jak nie zawalczy o swoje, to kto za nią zawalczy?
A my znamy odpowiedź. To Pan Bóg za nią zawalczy. To Pan Bóg weźmie ją w obronę. To On ją wywyższy. To On ją wywyższy. I możliwe, że przeżyjemy, może przeżywamy taki wstrząs, gdy rezygnujemy ze swoich rozwiązań, grzesznych rozwiązań, na przykład z tego, żeby siłą wymuszać pewne rzeczy. Siłą. Żeby było tak, jak ja chcę w małżeństwie, żeby było tak, jak ja chcę w pracy, wobec dzieci i tak dalej. Że gdy zaczniemy rezygnować z tych schematów, zobaczymy, jak wiele tracimy, jak jakiś pancerz z nas się opada, że już nie prężymy tych muskułów. Ale wtedy Pan Bóg bierze nas w obronę. Wtedy okazuje się, że Pan Bóg syci tych głodnych. Wtedy wywyższa pokornych. A tych, którzy swoją pychą i gniewem chcieli dopiąć swego, strąca stroną. Tu potrzeba dużej wiary, żeby rzeczywiście wyjść ze starych schematów, a otworzyć się na nowe Boże rozwiązania, naśladując pokorę Maryi, jej uległość wobec Boga i pewne uniżenie. Drodzy, po pierwsze, nie zrozumcie mnie w ten sposób, że my nie mamy prawa się bronić przed agresorem, że mamy być cały czas chłopcem do bicia. Nie o to chodzi. Tylko postawcie sobie przed oczy te dwa kontrastujące postacie, dwie postacie. Smoka, który sam z siebie chce być silny, i Maryja, która ma siłę z Boga, która jest ubrana w Boga, we wszystkie dary, które On jej przekazał z powodu jej pokory. I nawet jeśli pewna pycha i gniew krótkoterminowo daje mi dużo korzyści, to mogę z tych krótkoterminowych korzyści rezygnować, żeby uwierzyć i sięgnąć po te owoce, które gdzieś tam w nadziei daleko są, ale przyjdą przez to, że stanę się pokorny, że wezmę do serca wartości takie jak łagodność, cierpliwość, opanowanie. Może to być bardzo trudne, może być to z różnymi perturbacjami, może być duży opór w mojej rodzinie, bo tu okaże się, że zacznie ktoś mną dominować, gdy zrezygnuję ze swojej siły i swoich pomysłów. Może to być bardzo trudne. Ale człowiek pokorny odkryje na pewnym etapie, odkryje w odpowiednim momencie, że tak na dobrą sprawę, gdy Bóg bierze mnie w obronę, gdy zaczyna działać, gdy ja się zaczynam zmieniać, to rzeczywistość wokół mnie zaczyna się zmieniać. Że świat zacznie się zmieniać wtedy, gdy ja się zacznę zmieniać. I Pan Bóg czasami nie zmienia sytuacji wokół mnie i ludzi wokół mnie, żebym ja się zmienił. Bo wtedy, gdy wytworzymy sobie takie swoje piekło na ziemi i swoją toksyczną atmosferę, głównie przez grzechy gniewu i pychy, to człowiek, człowiek dojdzie do takiego momentu, w którym to się stanie tak nieznośne, że pozostaną przed człowiekiem tylko dwie drogi. I trzecia już nawet nie będzie możliwa. Pierwsza z tych dróg to przydawanie grzechu do kolejnego grzechu, pójście w kierunku nałogów, jeszcze większej agresji i jeszcze większej rozpaczy. To jedna z możliwych dróg. Niestety wielu idzie tą drogą. A druga droga to jest droga pokory, zaufania do Pana Boga. Bo gdy człowiek odkryje tę prawdę, że pokładając nadzieję w sobie, w rodzinie, tak naprawdę stracił już nadzieję na to, że będzie lepiej. Stracił wiarę w to, że już ta rodzina się zmieni. Już stracił tę nadzieję. To wtedy jest okazja do tego, żeby położyć nadzieję w Bogu. Żeby skorzystać z Jego rozwiązań. Żeby skorzystać ze Słowa Bożego. Z Bożej łaski. I gdy nawet w małym stopniu okaże pokorę, Pan Bóg z całą wszechmocą zacznie wkraczać w moje życie. Żeby je zmieniać. Żeby zmieniać moje serce. Trudne to, bo przychodzi z różnymi perturbacjami. I nie bez przeszkód zewnętrznych i wewnętrznych. Niemniej jednak postawa Maryi i jej pokory niech nas skłoni do tego, żeby rezygnować z grzechów gniewu, grzechów pychy, z ciągłego stawiania na swoim, które daje bardzo dużo korzyści. Stańmy prawdzie w oczy. Rezygnować z tego i stawać się prawdziwie pokornym, pokornym na wzór Maryi i doświadczyć, co to znaczy, że Bóg wywyższa pokornych, że głodnych syci dobrami, że okazuje moc swego ramienia i wybawia mnie.